Naturalnie, że każdy mecz wygrany każdego cieszy, obojętnie z kim będziemy grali. Tak jak to jeden z dziennikarzy napisał, że to jest drużyna, ale nieważne z kim gramy, my chcemy w tych spotkaniach coś wypracować, to co jest nam potrzebne w następnych spotkaniach, czy na Euro 2012. Myślę, że częściowo już każdy wie, o co chodzi w tej grze. Przede wszystkim po stracie piłki, bo to jest numer jeden w naszym wykonaniu. Andrzej Janicz, Polski Radio. Panie trenerze, pan mówił o tym, że drużyna pracuje nad tym, co robić po stracie piłki. Natomiast kiedy zacznie pracować wówczas, kiedy będzie odbierała piłkę w okolicach środkowej linii boiska? Jesteśmy młodym zespołem stworzony dopiero przez ostatnie półtora roku. A wiadomo, że my mamy zgrupowania, na tych zgrupowaniach 2-3 treningi i już jest mecz. 2-3 treningi i już jest mecz. Że w tych 3 treningach jest jeden trening odnowy biologicznej. No także tego jest malutko i to trudno wypracować na treningu. Owszem, gdyby było to dwutygodniowe, trzytygodniowe przygotowanie, to ja mogę to szybciej wypracować. W klubie jest to dużo, dużo łatwiej, bo mam zespół na co dzień. Panie trenerze, proszę szczerą odpowiedź. Jakie były dzisiaj nasze mocne strony, a jakie były słabe strony? Przede wszystkim drużyna dała z siebie wszystko, a ja nie będę analizował tutaj, kto był mocny, kto był słaby. Wiadomo, jaki problem my z tym mamy i dlatego mnie cieszy każde spotkanie tych zawodników, jeżeli rozegrają, można powiedzieć, bezbłędnie. Troszkę więcej nie oczekiwał pan od Kamila Jarosickiego. Ja nie mówię tylko o tej jednej sytuacji, ja Kamila bardzo dobrze znam, ja wiem, na co go stać. Akurat znalazł się przy tej bramce w polu karnym i tutaj zachował się no, nie tak jak obrońca. Wiadomo, że on nie jest obrońcą, ale teraz nie ma podziału. Jeżeli atakujemy, atakujemy wszyscy, bronimy wszyscy. Z całym dystansem dzisiaj ewidentnie nie siedziało, prawda? Wiesz, albo ich nie było, albo by bardzo słabe. Już powiedziałem przed chwilą, że jak my mamy zgrupowanie, to ja nie mogę zrobić cały jeden trening tylko Szczelecki, bo ja muszę wszystkiego dziabnąć, żeby i wszystko przypomnieć poszczególnym zawodnikom, żeby to później na meczu wychodziło. Można pan powiedzieć, że pan powiedział, że jest zadowolony z gry środkowego obrońcy. Ja twierdzę, pewnie pan też w skrytości ducha o tym wie, że ta obrona nie zagrała się w takim składzie, że mecz. Powiem tak, że ja muszę mieć pewność, że jeżeli dojdzie do tego, że nie będzie już innych obrońców, bo są kontuzjowani i zostali ci, to wtedy nad tym pomyślę i będę wiedział, że oni też mogą sobie dać radę. Pan mówi, że każdy element chce pan później działać, tak dalej, przy każdej jednostce treningowej. Cały czas mamy problemy z obroną, którą się pan pochwalił, a chciałbym się zapytać, jakie elementy w grze obronnej pan chce poprawić? Ja powiem panu tak, te wszystkie błędy, które my mamy, oni muszą w klubach to poprawiać. Dzień dobry, panie trenerze. Ja mam takie pytanie. Chodzi mi o to, w mojej rewolucji. Dzisiaj wygrali tak jak w klubie. Piszczek, Błaszczykowski, w pierwszej głowie, 3-4 akcje takie, które powinny wejść do oczu. Przed tym meczem, jeśli inaczej pan ich... Pozwoli pan na więcej? Powiedział pan, że go robi to w klubie, czy... To już nie ma co dalej pytać. Oni mają grać tak jak w klubie. Oni grają na tych samych pozycjach, więc nie wolno im przeszkadzać. Nie wolno ich... Ja parę razy Kubę też na inną pozycję przestawiłem, ale po to, co powiedziałem wcześniej, nie? Żeby kiedyś... Kiedy ja muszę coś zaryzykować, czy muszę sobie pomóc, to wiem już, co potrafię. Po pierwsze, nie mam wrażenia, że Błaszczykowski jako kapitan dzisiaj chciał natknąć kolegów do tego, żeby rzeczywiście wyzwolili sobie energię w tym meczu, który, no nie chcę pana ustawiać, który był rozgrywany dość ekstremalnie w warunkach powodowych, czyli Błaszczykowski dla mnie to był taki dobry duch tej drużyny. Po drugie, nie jest tak, że dzisiaj Błaszczykowski też dostał się na tego malowego.
Tak jest. Przez ten mecz. Na koniec zrobił bardzo duży faul, ale jakby to pokazał, że cały mecz ma serdecznie. Brakło. Tak, rzeczywiście Wawrzyniak, można też powiedzieć, alternatywa na tą lewą stronę, bo to jest największy problem nasz. Tak jak już wcześniej powiedzieliście, te tyły. I Wawrzyniak, dopóki miał siły, to naprawdę dobre spotkanie rozgrywał. Natomiast końcówka już nie było tej pary, jak to się mówi, to wtedy próbował faulować czy przerywać akcję przeciwnika. Ale ja jestem zadowolony z nim. To jeszcze jedno pytanie, Kuba. A Kuba, no widzieliśmy, że chciał, tak jak powiedziałeś, ślizgami wchodził, jest poobijany niesamowicie, ale powiedział, on da wszystko siebie i wszyscy powinni tak z niego brać wzór i tak jak on dał wszystko siebie, tak każdy musi. Wszystko, co dobre w ofensywie, że polskiego zespołu działo się na skrzydło. Tam była szybka wymiana piłek, tam był ruch do przodu. Natomiast w środku był ślamazarny. To były 4-5 kontaktów, dopiero szukanie człowieka na wolnej pozycji. Ja powiem tak, no ten środek... Najważniejsze dla nas jest też duża alternatywa w tym środku, gdzie Ludo przykładowo, bo to o niego mi chodzi, jeżeli jest w dobrej formie, to on dużo piłek daje tym napastnikom czy napastnikowi. Dzisiaj go było brak, no, mógł też na parę minut wejść, ale rano miał trening indywidualny, wczoraj tak samo jak przyjechał. Także chcemy go przygotować na Francję, bo to był jego cel. Rozegrać z Francją dobre spotkanie. Czy tak dla Matuszczyk odgrzewał się niemalże od początku meczu, to był taki straszak dla Rafała Murawskiego? Bo Rafał zagrał dobry mecz. Nie, to nie był straszak. Rafał Murawski grał z minuty na minutę coraz lepiej. Adam Matuszczak sam powiedział trenerze, ja mam duże zaległości, ja wytrzymam 30 minut, 45 minut, to wszystko. Więc jakoś tu staramy się to podzielić.